Długie kolejki po autografy i emocje jak podczas sportowych wydarzeń. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi może przewinąć się w ten weekend przez Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Powodem jest kolejna edycja największej w Polsce e-sportowej imprezy. Dzisiaj rozpoczął się turniej Intel Extreme Masters. Łukasz Kądziołka. Tuż po otwarciu drzwi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pojawiły się tłumy. Na ten moment czekali gracze z całej Polski i nie tylko. Oczywiście cieszymy się samymi grami, ale jeśli chodzi o targi, jest tu tak wiele rzeczy do zrobienia i stoisk do odwiedzenia, że po prostu cieszysz się spędzonym tutaj czasem. Tu prawie do wszystkiego stoi kolejka. Nie tylko do stanowisk z setkami gier wideo. Fani stoją też, żeby zdobyć autografy znanych graczy i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ile autografów rozdałeś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale w setkach? Nie, chyba nie. Chyba jeszcze nie. To nie ten poziom. Niektórzy przyjechali nie tylko, żeby kibicować, ale sami również chcą rywalizować. Moi drodzy, są cały czas, mogą się zapisać na turniej. Wystarczy po prostu się starać, no bo każdy chce być tym najlepszym, żeby po prostu było z tego po prostu być znanym. Największą atrakcją katowickiej imprezy będzie jak zwykle rywalizacja najlepszych graczy Counter-Strike. Wiele osób liczy na sukces drużyny ENS z Polakami w składzie. Profesjonalni gracze są idolami tych nieprofesjonalnych. Taka po prostu chęć pozostania na przykład tym, kim są te osoby, albo jak w przypadku tych graczy konkretnych, którzy są, to, że się ich ogląda na co dzień, na przykład w domu, na komputerze i można ich spotkać na żywo. No jest to po prostu fajne. W tym roku Spodek i MCK mogą przyciągnąć jeszcze więcej osób, bo będzie komu kibicować. Poza tym mecze będą jeszcze bardziej dynamiczne. Rundy są krótsze niż miało to miejsce we wcześniejszej odsłonie, co no, niesie pewne konsekwencje. Mecze są krótsze, więcej się dzieje i tak dalej. Jeżeli chodzi o stricte polskich kibiców, no to na pewno jest to duże wydarzenie, bo po raz pierwszy od 2016 roku w Spodku zagrają w końcu polscy gracze i to w naprawdę sporej liczbie. Na Expo można wejść bezpłatnie, ale z wejściem na turniej już tak łatwo nie będzie. Dostępne są jeszcze niebiletowane miejsca. Oczywiście ich ilość na Spodku jest ograniczona, dlatego polecam szybko udawać się w kierunku areny. Najlepsze drużyny powalczą o trofeum i udział w podziale nagród z puli $1 000 000. E-sportowe emocje potrwają do niedzieli, wtedy odbędzie się finał turnieju Counter-Strike.